czapek już umyty, została tylko polerka. Teraz będzie już profesjonalnie. 9 miesięcy. Jak ciąża. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Twojego kamperka jest bardzo przytulny. Mistrzostwo świata. A, nie przesadzajmy, są ładniejsze. Z jakim znaczkiem? Znaczek. A tutaj mieszka Daniel i Agnieszka. Albo Agnieszka już tutaj nie mieszka. No, kamera. No, Krzysiu, urósł od tamtego czasu. Cześć, co tam wcinasz? Jak powiedziałem, że to są szufle od śniegu i do zboża. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. My już jesteśmy w Polsce, ale nie myślcie sobie, że leniuchujemy. Ciężko pracujemy, przygotowujemy ciapka na targi. Mycie, polerowanie i sprzątanie. Musimy zmyć ten afrykański kurz. Ciapek już umyty, została tylko polerka i mam pomocnika. Wika dzisiaj będzie ze mną polerowała wana i z takim pomocnikiem to nam pójdzie raz, dwa, trzy. Nie, Wika? Tak. Piąteczka. Hej. Zrobiliśmy jeszcze małe zakupy. Mamy dywanik. Jak pamiętacie, Paweł zgubił gdzieś pod Marrakeszem stary, więc trzeba było kupić nowy. Wika mi tutaj doradziła kolor. Przegłosowałyśmy. Wujka. No. No pięknie. Nic nie miałem do gadania. Dwie kobiety i koniec. No jeszcze trzeba bez światełka, żeby była atmosferka. Jak to wszystko będzie wyglądało, zobaczycie na służewcu. Oczywiście wszyscy ci, którzy do nas przyjadą, ale też i widzowie, bo będziemy coś tam nagrywać, także wszystko Wam pokażemy. A teraz do roboty, Paweł. Robota zrobiona do późnych godzin wieczornych. Wczoraj polerowaliśmy naszego ciapka. No, szwagier mi trochę pomógł, bo jakby mi nie pomógł, to bym chyba do 12 to robił. Także dzięki, Krystian. No, wyszło całkiem spoko. Sami zobaczcie. Van lśni, ale zostało jeszcze to brzydkie naklejki, które trzeba zerwać i wyczyścić tutaj ten klej. No, Monika, będziesz miała trochę pracy z tym. Trochę tak, bo tu nie chcę za bardzo schodzić. No, siar... Nie, no to w miarę schodzi ta. No, ale to i tak zostaje taki, wiesz, o. Wezmę rozpuszczalnik i powinno być ok. Kolejny etap to czyszczenie naszych zderzaków, czarnych elementów, tych plastikowych naokoło. Mam tu takie czernidło. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyszedł czas na rozprawienie się ostatecznie z kurzem i z piachem marokańskim. Odkurzacz i działamy. Zszywam teraz pokrowce na te daszki od słońca. Wcześniej były tutaj rzepy, ale się to w ogóle nie sprawdzało, bo rzepy się odklejały, no i całe to nam wszystko spadało, bo materiał jest śliski i się w ogóle nie trzymał kupy. Więc po prostu szyję już to na stałe. Paweł mi to odkręcił. Ten już jest gotowy. Mam nadzieję, że to dokręcisz. No i jeszcze ta dziurka właśnie, no bo tu się zaczepia ten daszek. I wcześniej tej dziurki nie było i też mieliśmy problem, żeby go zaczepiać, więc się tak dymbał. Teraz będzie już profesjonalnie. W końcu mam na to czas. Wanik w środku wyczyszczony. Teraz najpiękniejsza chwila. Naklejamy nasze nowe naklejki. O, które właśnie pofrunęły. No, pięknie. Wracamy już do Was, tak? Dobra, już. No, najpierw odpuścimy trochę. Tutaj, gdzie to Monia? Tu będzie, tak? Tak. Paweł wypastował całego vana, teraz trzeba przygotować miejsce pod naklejkę. Tak. Okej. Okay. Jest. Ten znak oznacza, to jest symbol Amazigh, czyli wolnych ludzi. My się za takich uważamy, dlatego chcemy mieć ten symbol na naszym kamperwanie.
wielbłąd, nomad i deska surfingowa, symbole Maroka. Bardzo nam się w Maroku podobało. No ja jeszcze nie surfuję, ale może zacznę. No, z taką sobie kupiliśmy pamiąteczkę. A to jest baskijski kwiat, który zapewnia ochronę, pomyślność i szczęście. Czyli wszystko, co nam potrzeba. Dokładnie. Wszystko gotowe, zbieramy się i lecimy na Służewiec. Po tej niezmiernie wyczerpującej podróży, która zajęła nam niecałe 35 minut, dotarliśmy do celu. Jesteśmy, słuchajcie, na miejscu i jest wspaniale. Sami zobaczcie, zielono wśród drzewek, ekipy już się porozstawiały. Oczywiście wszystko wam zrelacjonuję jutro, bo teraz zabieramy się do jedzenia, a jutro będziemy czekali na naszych gości. Na obiad mamy pizzę. No, najłatwiej, najszybciej. Nie ma czasu na gotowanie. Jest masa fajnych ludzi, więc na szybko. Na szybko, na dziko najlepiej. Dokładnie. W końcu mamy chwilę wolnego i tak jak pamiętacie, ostatnio wam wspominaliśmy, że musimy to my tak być inicjatorami pewnych jakichś relacji, więc postanowiliśmy pukać do vanów. Pukamy do pierwszego. Cześć! 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 Kogo my tu mamy? Edles Travel. Ela i Łukasz. O, witajcie! Chodźcie, pokażecie nam swojego kampera? Zapraszamy. Zapraszamy. Pięknie się tutaj urządziliście. Co to jest za model? Jaka to baza? Samochód Ducato L4 H3. Także najwyższy, najdłuższy. Dzięki temu mamy tutaj sporo miejsca na życie. Jak długo zajęła wam budowa? 9 miesięcy. Jak ciąża. W grudniu wyjechaliśmy. I w sumie w niedzielę, tydzień temu wróciliśmy. Z naszej pierwszej podróży. Gdzie? W Hiszpanii, tak. No chyba dobre miejsce na taki pierwszy van life. Podobała wam się Hiszpania? Bardzo, pod względem właśnie no, pogody przede wszystkim. Ale też łatwość, te serwisy wszędzie, możliwość ogarnięcia tego samochodu, to też jest bardzo przydatne przy takiej pierwszej podróży, bo przy pierwszej podróży doświadczenia brak. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać i to była taka destynacja, która nam zapewniła. Tak. A czy wy w tej chwili już mieszkacie w vanie na stałe, czy jeszcze? Nie, wiesz co, no mieszkanie mamy i zostawimy mieszkanie. Będziemy tam wracać, aczkolwiek no będziemy żyć w vanie. Czyli większość czasu będziecie spędzać tu, pracujecie. No, myślę, że lato to jest dobry moment, żeby sobie pomieszkać tutaj na miejscu, a poza tym będziemy w podróży. No widzicie po sobie, że to bardzo wciąga, nie? No i tak. Wyjedzie się raz i człowiek nie chce wracać do domu, mimo tego, że wydawałoby się, że w domu mamy wszystkie wygody i dużo mniej ograniczeń, tak. Jeżeli chodzi o miejsce. Jeździ się, no wszystko się ma ze sobą tak naprawdę. Oczywiście przygody wasze z Hiszpanii, tej pierwszej podróży można oglądać u was na kanale. Tak? Tak, kanał Endless Travel, także zapraszamy. No wpadajcie, zobaczycie jak żyją w Ducato najwyższym i najdłuższym. A my lecimy dalej. Pukać do drzwi. Mamy kolejne Ducato. Pukamy. Kogo my tu mamy? Mogę się powstrzymać. Cześć, Ola. Cześć, Paweł. Możemy zobaczyć waszego kamperka? Zapraszamy. Proszę bardzo, ja zabieram miejsce. Ile tu jest miejsca? W
wyskakujcie. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Zaraz włączę muzykę i będziecie mogli słuchajcie, tańczyć. Słuchajcie, tutaj można tańczyć, ćwiczyć. Wszystko można robić. I to już jest wszystko, co tutaj będziecie mieli. Czy planujecie jeszcze jakąś zabudowę? A będzie szafka na buty. Po lewej stronie, ale to taka tylko śladowa. Jak chodzi o zabudowę, to wygląda w zasadzie na gotowo. Tylko jeszcze jakieś tam techniczne kwestie musimy dograć. Zasadniczo to jest jego finalny wybór. Świetnie, to jest łazienka, tak? Tak. Łazienka, łóżko, wszystko jest. Tam jest lodówka, jak się dobrze domyślam. A skąd taki pomysł, żeby tak zrobić? Bardzo nam się nie podobało to, jak byliśmy w samochodach innych ludzi i było bardzo mało miejsca. Było klaustrofobicznie, to przeciskanie się między łazienką a kuchnią, bardzo nam się nie podobało. Pierwszy samochód, który widzieliśmy zrobiony na zamówienie, czyli gotową zabudowę jakąś tam firmową, widzieliśmy u Oli Wójka i jak Ola weszła, to się przestraszyła, że Jezu, to tak mało miejsca jest w tym samochodzie, więc myśmy wymyślili, że u nas będzie dużo i jest. No, no tu jest Monia, chyba patrzysz? Najwięcej Flamenko? Miejsca. Kastaniety są tam nad szoferką. Gdzie was można znaleźć? Można nas znaleźć w internetach. Na YouTubie. Na naszych bluzach. Wandzik. Wandzik. Tylko... A na Instagramie Wandzik. Jest podłoga, Wandzik podłoga. Dobrze jest napisać camper van, to wtedy wychodzi ten Wandzik, a nie ten znany holenderski piłkarz polskiego pochodzenia, bramkarz. No to super, dzięki, że pokazaliście nam swojego vana. Było nam bardzo miło was gościć. Lecimy dziękujemy. Dalej. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Taka fura by nam się przydała w Maroku. Co ty na to, Paweł? Przad, powiem ci. Odwiedziliśmy dwie parki, które są na zlocie, a teraz idziemy do strefy VanLife. No i pokażemy wam, jakie tam są super kampery. Widzę tu jakiegoś Citroena. Kto w nim mieszka? Kto tutaj urzęduje? Proszę bardzo. Halo, cześć. 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 Mamy. Cześć. 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 MKM Hobby, Magda i Krzysiek i Matylda, której dzisiaj nie ma niestety. A to wasza córka, tak. Która z wami podróżuje. Tak, 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 nasza córka, która z nami jeździ, ale tym razem dostała wolne, że rodzice przyjechali sami bez niej. No i podróżujemy na razie po Europie, jeździmy sobie w czasie urlopowym, bo tylko tak na razie sobie możemy pozwolić. Taki van life urlopowy. Tak, ale nasze marzenie jest, tak jak wy, van life taki na pełen etat, no i liczymy na to, że to w końcu nam się uda osiągnąć. Gdzie ostatnio byliście? Na majówkę byliśmy w Holandii. Bardzo fajnie, chwalimy sobie, piękna jest i faktycznie jest świetny moment, żeby pojechać do Holandii, no bo tam wszystko kwitnie, tam jest pięknie, tam jest po prostu... Ilość tulipanów po prostu nas rozbroiła. Tak, Krzyśkowi udało się nawet polecieć dronem nad polem tulipanów, no i to jest mega wrażenie. Super, bo wy też macie swój kanał, prawda? Tak. Tak, mamy kanał na YouTube i mamy Instagrama, Facebooka, także wszystkie social media są ogarnięte. I nazywacie się tam? MKM Hobby. MKM zapraszamy Hobby. Wszystkich. A czy swojego vana budowaliście sami? Van jest przez nas zaprojektowany. Wybudował nam ten samochód nasz znajomy, który pracuje w firmie Wellcamp. To jest, my jesteśmy z Trójmiasta i firma jest w Wejherowie. No ale projekt jest taki zupełnie nasz. Kolory, dobór wszystkich jakby elementów, rozłożenie elementów i takie nasze założenia, co tutaj jest potrzebne. Potrzebowaliśmy trzech łóżek, więc to też było ogarnięte. Chcieliśmy większej lodówki, tak. Chcieliśmy łazienkę taką dosyć dużą i taką. I zadowoleni jesteście? Tak. Z tego projektu bardzo. Coś tak. Byście zmienili? Czy... Cały czas coś zmieniamy. Już zmieniliśmy, tak, mieliśmy w... Po dwóch latach. Tak. Już tak. Po dwóch latach teraz na wiosnę ferie, czyli w lutym był samochód właśnie oddany. Pewne elementy, które tam chcieliśmy pozmieniać, zostały zmienione. No zawsze odprowadziliśmy sobie nową rzecz, która nam się mega sprawdza. To jest włącznik do pompki wody. Który jest bardzo blisko, a nie schowany tylko w bagażniku. Tak, no i wymienialiśmy też taką istotną rzecz, to ja się bardzo uparłam na to, prysznic, podłogę prysznica i prysznic, bo był trochę inny i tamten się nie sprawdzał. Mamy teraz nowy i jesteśmy zachwyceni. Jest super. Te siedzenia wygodne. Przydałoby mi się takie. No macie otwartą szoferkę, więc to jest taki plus, że jest tego miejsca więcej.
No a tam znowu jest troszeczkę wężej, łazienka. Łazienka jest duża, więc to też zabrało trochę przestrzeń, nie? No jest też duże łóżko. Bo w pierwszej wersji łóżko było jeszcze jedno na górze dla Matyldy, no a teraz, ponieważ dziecko nam za szybko urosło, to trzeba było zlikwidować to łóżko. I... Ale za to mamy tutaj jeszcze jedno łóżko, które wozimy w bagażniku i ono jest takie rozkładane po prostu. Takie dwa materace są składane. Rozwiązanie jest. I stelaż jest też składany i jest w bagażniku. Super. Dzięki, że pokazaliście nam swojego kamperka, jest bardzo przytulny. No i fajnie, że chcieliście zobaczyć naszego kampera, to jest super. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy za wizytę. Dzięki. Dzięki. Miłej zabawy. Hej! Pa. Fiat Ducato, szary, w końcu nie biały. Tutaj krótka podpowiedź. Czekamy. Kogo tutaj mamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim się widzimy? Z majowaniem, Patrycja. I Andrzej. I Duino. Wow, możemy zobaczyć waszego kampera. Ja mam. Jasne, zapraszamy, wchodźcie. No i wy macie też zagrodzoną szoferkę. Tam jest miska dla pieska, to wszyscy ją kopią. Ale macie przejście. Mamy przejście, no. I chwalicie sobie to, czy... Tak, dla nas to jest dobre rozwiązanie. Chwalimy sobie to, że mamy właśnie ten oddzielony ten temat. Że oddzielony. Że jest oddzielony. Że nie musimy nic rozkładać, że nie przejście, nagrzewa się tak, ani nie ziębi, nie jest ziemi. A nie wolelibyście mieć tak więcej miejsca? Czasem tak, ale specjalnie braliśmy właśnie najdłuższą wersję, żeby zmieścić to wszystko, co mamy tutaj po kolei, nie? Tak. I zamknąć szoferkę. I zamknąć szoferkę, żeby nie otwierać. No. Niech zgadnę, pewnie myślicie, że mogłaby być otwarta kabina wtedy, kiedy jest zimno i przychodzą goście i się wszyscy nie mieszczą. Tak. To jest ten jeden moment, kiedy właśnie tego wygląda. Taki minus. Ale dlatego poszerzyliśmy ławeczkę. To my też właśnie w tym samym momencie o tym myślimy. Ale co, wszystko wam się sprawdza? Jak długo już podróżujecie tym kamperem? 2,5 roku. I sami wszystko zbudowaliście? Tak. Ton. Tak. Ja już podziwiałem tego pana. Piękny jest. Tak, gdzieś już go widzieliśmy w internecie. Wszystko pięknie, detale, pięknie wykonane. Z wielką precyzją. Dziękuję. Także po prostu mistrzostwo świata. A jeszcze przesadzajmy, są ładniejsze. Gdzie ostatnio byliście? Ostatnio w Hiszpanii. Tak, spędziliśmy zimę w Hiszpanii, w Portugalii. I we Włoszech trochę. No w sumie to objechaliśmy Włochy, Sycylię dookoła, potem Hiszpanię dookoła, Portugalię i z powrotem. To była nasza ostatnia zima. Super, a można gdzieś was znaleźć w internecie? Tak, na Instagramie, na Facebooku pod nazwą Majowanie i na YouTubie, to sama nazwa Majowanie. Super. To dziękujemy wam. Idziemy dalej pukać. Jeszcze macie dużo drzwi do zapukania z tego co widzę. Dużo pukania, Paweł, może teraz ty zaczniesz pukać. Okej. Dobra. To była sugestia, nie chcę cię złapać. Ja poszukam sobie Ewana, a ty tam nagraj jakieś ładne detale umajowania. Taki krótki przerywnik od vanów. Pokażę wam szybko, jak wyglądają tutaj targi na Służewcu w Warszawie. Mi osobiście bardzo się podoba tutaj ten klimat, ponieważ wszystko zorganizowane jest na powietrzu. Duży wpływ na to, dlaczego tak mi się podoba, podejrzewam, ma pogoda. Jest cały dzień słońce i jest po prostu przepięknie. W targach nie może zabraknąć również gadżetów do kamperów i tak między innymi mamy tutaj zawieszenie, które sami zamontowaliśmy w naszym kamperze, znaczy dzięki firmie MTT System. Są tam jakieś nowinki techniczne, także jak ktoś potrzebuje lepszej stabilności kampera, poziomowania go, no to na pewno w MTT System rozwiążą każdy problem. Myślę, że jakby padało, to troszeczkę by tutaj klimat nie był tak jak jest teraz. A co ja wam tutaj mogę pokazać?
sumie już chyba wszystko widzieliście, bo już robiłem relacje z dwóch targów. Jedne w Birmingham, drugie w Poznaniu 2 lata temu. No generalnie wszystko wygląda tak samo. Wystawcy pokazują swoje piękne kampery. Praktycznie zawsze są bardzo drogie. No ale możemy popodziwiać nowinki techniczne, nowe rozwiązania. Sami widzicie, sprzętu jest mnóstwo. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Jak ktoś ma pick-upa, to wydaje mi się, że taka przyczepka super sprawa. Nie dość, że możemy wjechać w trudno dostępny teren, to spędzimy noc w bardzo komfortowych warunkach. Słyszałem, że chyba tam jest nawet ogrzewanie, ale nie jestem pewien na 100%. Nie ma nikogo tam, nie mogę się zapytać. Trochę już późno jest. Zobaczcie, kogo spotkałem. Dobry. Siemanko, jak tam? Podoba ci się? No pewnie. A będziemy mogli zapukać do twojego vana? No, będę później. No, ale o której? O której mam być? Chodź teraz. Teraz? Wiesz co? Przejdę się jeszcze tylko do końca, bo jeszcze ani razu nie obszedłem. Przejdę się do końca z powrotem i wrócę. Dobra? Właśnie tak jest na targach. Ja też tu jestem cały dzień i dopiero teraz wieczorem miałem czas, żeby się przejść. Także wiem, o co chodzi. Do później. Mamy żółtą tę trójeczkę pana Janusza z Ostrowa. Podoba mi się strasznie tutaj, podobają mi się te płytki. Czy mogę wejść? Bardzo proszę, tak. Ale panią zaskoczę jeszcze czymś. Niech pani otworzy tą szafkę górną. Te górne szafki, pani Moniko, podobają się pani? Tak, pięknie wyprofilowane, okrągłe, wygięte. No. Ale jak pan to zrobił? No, pytali mi się już na targach Retro Motor Show w Poznaniu. Jak powiedziałem, że to są szufle od śniegu i do zboża, to wszyscy pękali ze śmiechu. Czyli te drzwiczki to jest wykorzystana szufla po prostu. Tak. Tutaj był trzonek, tam, no rzeczywiście. Tam, gdzie zawiasy była blacha taka końcowa, żeby nie szurować po betonie pochodników przy odśnieżaniu, odciąłem to i przywierciłem zawiasy i śruby mi wylazły na wylot. No proszę. Co z tym zrobić? Pojechałem do Brico, kupiłem listewki progowe, aluminiowe. I jak znalazł? Nawiązujące do narożników aluminiowych. No po prostu. Jakby było w projekcie, prawda? Ale jest zadbana ta... Te trójka? Te trójeczka jak złoto. Remont kapitalny przeżyła. To wszystko było tu spalane. Reparaturki, malowanie całej. Piękna jest. No i super. Jak się panu podróżuje? Proszę panią, no nie ma lepszego życia. Latałem 10 lat, ale już to jest za mną. Teraz jest karawanik wspaniałą przygodą. Wspaniale. W Uniejowie jestem prawie co tydzień, co 2 tygodnie. No i super. Wspaniale było poznać. Dziękujemy bardzo za pokazanie. No wy macie też pięknego. Najbardziej wasze szafki mi się podobają. Wasze drzwiczki kolorowe. To pewnie może dziękujemy. Może te uchwyty mi pani gdzieś załatwi, takie kolorowe. Chciałbym kwiatuszki, jakieś motylki, serduszka, prawda? No, coś pomyślimy. No, pomyślimy. Przyszliśmy do domu troli norweskich. Cały w kropki. Kto tu mieszka? Pop. Dobry. Kto tu mieszka? Dlaczego wy straszycie ludzi jakimiś babajagami przed wejściem? Wiecie co, jak ludzie mówią, że tu stoi czarownica, to ja się pytam, czy to o mnie chodzi. No bez przesady. Tak, to jest troll norweski i on ma za zadanie zjadać małe dzieci, więc wszystko jest na miejscu. Tak głosi legenda. A tutaj mieszka Daniel i Agnieszka. Albo Agnieszka już tutaj nie mieszka. Jak się zrymowało. Specjaliści od podróży po Norwegii. No, starannych klimatów, tak? Tak. A właśnie widzę, że masz tutaj już przed sobą wydrukowane swoje e-booki, tak? Tak, moje dzieło. Także polecamy Nordside Blog, trasy po Norwegii. Wspaniałe, bo sama to przeglądałam. Na pewno nam się przydadzą wkrótce. No my mamy nadzieję, że właśnie zachęcimy was, żebyście pojechali do Norwegii. My cały czas nad tym myślimy, ale jednak te ciepłe kierunki jakoś ciągną bardziej. Tak. A wam gdzie bardziej się podobało? W Norwegii czy na przykład w Hiszpanii bądź w Maroko? Bo ostatnio
Zaliczyliście taką cieplejszą trasę, prawda? Włochy, Hiszpania, Maroko. Uciekliśmy od zimy, ale zima od nas nie uciekła. Okazuje się, że jednak chyba te zimne kierunki to jest nasze, nie, powołanie. Też nam na razie tak się wydaje, ale Hiszpania w sumie no, wysuwa się na prowadzenie. Norwegia jest co prawda bardzo zimna, ale rekompensują widoki, a znowu Hiszpania, no... Są miejscówki, jest fajnie przygotowana pod kampery, dużo miejsc jest, serwisów i tak dalej. Jest ciepło, jest morze i też są góry, więc no, wszystko ciężko jest. Ale ciężko wy kochacie wybrać. Hiszpanię, także my wiemy, kochamy się, no. Bardzo cieszymy, że praktycznie wszyscy tą Hiszpanię chwalą, z kim naprawdę tutaj nie rozmawiamy, to każdy sobie chwali, także nie ściemniamy, nie ściemniamy, to nie tylko nasze zdanie. Tak, bo jest po prostu łatwa, jest przyjazna van life'owi i to jest fajne, ale Norwegia to jest coś, co na pewno, czego nie doświadczycie w innych krajach. Mhm. A długo już tym kamperem jeździcie? Tym rok, bo tego zbudowaliście sami, tak? Tak. Wcześniej mieliście takiego gotowego, tak? Był epizod z gotowym, zgadza się, czyli łącznie tak naprawdę około 3 lat już jesteśmy, prawda? No może troszeczkę dłużej. Nawet dłużej, tak. A w końcu tego zbudowaliście tak pod siebie, pod własne potrzeby. Kochana, tak? Zgadza się, taki był plan. Myśleliśmy, że już wszystko wiemy, jak ma wyglądać, rozmieszczenie, wielkości i tak dalej. No ale finalnie jak się zbuduje, pojeździ, no to później wychodzą takie drobne rzeczy, które trzeba będzie zmienić, ale to w przyszłości. Chyba ostatnio nawet zrobiliście o tych swoich błędach film na YouTube. Tak, i ktoś się pytał, dlaczego tylko 13 mamy błędów. No. Tak, mamy. Owszem, to jest takie podsumowanie naszego rocznego van life'u, czyli takiego permanentnego życia w samochodzie. Nie wiem, czy 13 to niepechowa liczba, więc... Właśnie. Może ich być więcej, ale... Nie, potem się okaże, że po prostu będziemy musieli jeszcze jednego busa wybudować. Kto wie. A może szczęśliwa, może już będziecie w 100% usatysfakcjonowani, jak już te 13 błędów poprawicie, czego wam życzymy. Oczywiście. Dzięki za wsparcie, przyda się. Mam nadzieję, że i mnie tu widać w tym kadrze, bo ja cały czas za kamerą, ale słuchajcie, ja tu cały czas jestem. Niezmiernie nam było miło u was gościć. To nam było bardzo miło, że w końcu nasze drogi się przecięły. Właśnie, że się spotkaliśmy. Zmienialiśmy się po całym Maroku i jakoś się nie skrzyżowaliśmy, ale... Spotkaliśmy się w Polsce. Genialnie, piąteczka. Super miło. Dzięki bardzo. Lecimy dalej. Idziemy pukać dalej. Na razie. No to teraz zgadujcie, do kogo idziemy. Czy jest ten piękny piesek? Czy jest ten piękny van? Kolorowy. Puk, puk, puk. Cześć. Cześć. Można? Zapraszam. Mam czapeczkę ze znaczkiem. Z jakim znaczkiem? To jest twój wyrób? Nie, dostałem go. W drodze, niedawno. Ale fajnie. Możemy obejrzeć twojego vana? Zapraszam. Bo były zmiany, słyszeliśmy. Były zmiany. No, jestem. Jest prysznic, jest biurko. Jak będziesz chciał znaleźć miejsce, to... Dobra, dzięki. I jest łóżko w poprzek teraz, tak? Tak. Bo są poszerzenia, więc jest łóżko w poprzek. Jest wygodnie. Fajnie to teraz wygląda. Elegancko. A gdzie są te twoje... ty miałeś tak dużo tych wszystkich słoików. Tutaj są te, tu są ale inne, tutaj, nie? Tutaj przyprawy. No. Gdzie oni? No tutaj, ja pamiętam, że tutaj tak było, ja się tam inspirowałam. Słoiczkami? Słoiczkami, tak. Pięknie. No, fajnie. Dużo miejsca i tutaj jest biureczko, tak? Tak. A Menelowi się podobało w Marosu? Nie. Nie bardzo. Dla niego było za ciepło. Siedział tylko pod fotelem, nie wychodził. Jak próbował się wysikać pod jakąś roślinkę, to go kuła w jajka, bo tam tylko roślinki z kolcami przeżywają, bo wszystko inne kozy żarły. Więc w ogóle by się nie podobał. Jak wrócił do Europy i pierwsze co i się wysikał na jakąś trawkę, to tak z taką ostrożnością, tak potem tak zobaczył, o, nic go nie kuje, zaczął skakać się cieszyć. Także. To jest to. Siedział w wanie cały czas i nie podobało mu się. Jemu się nie podobało, ale mi się podobało bardzo. Ja tam na pewno wrócę. Pogoda jest super. I tam jest wszystko, nie? Są,
Jest morze, jest ocean, są góry, jest pustynia, jest, ludzie są fajni. Różnorodność jest niesamowita. No. I bezpiecznie, ja się tam bezpiecznie czułem, bezpieczniej na pewno niż tam w jakiejś Hiszpanii, czy we Włoszech, czy... No, ja miałem takie samo. W Hiszpanii ci się włamali kiedyś do kampera, prawda? Mhm. No właśnie. Filmy już się pojawiają u Marcina na kanale, tak? Regularnie? No. Już trochę bardziej? Regularniej. Ale się pojawiają. Najbardziej mi się podobał film ostatnio, który wrzuciłeś, z Rabatem. No Rabat, po prostu pomysł, piąteczka, to było coś wspaniałego, kurde. No tak się śmiałem, że normalnie szokuję. Ja się bardzo cieszę, że w końcu poznałem Marcina osobiście i że mogłem mu podziękować za pomysł z bateriami, no bo jak wiecie, jak montowałem baterie, to wszystko ściągnąłem właśnie od niego. Także dzięki jeszcze raz. No, proszę bardzo. No, także wpadajcie do Marcina na kanał, Vincent Van. Podróże się już pojawiają coraz częściej. Super, fajnie było gościć w twoim miło. Fajnie, tak, was też było. W końcu zobaczyć. Bo ganialiśmy się po tym Maroku, nie? Tak, ganialiśmy się trochę. I się nie dogoniliśmy. No ale w końcu w Polsce się nasze drogi skrzyżowały, także super. Lecimy dalej. Idziemy już do ostatniego kampera, kolorowy, jak widzicie, za nami. Niektórzy z was może go pamiętają, dwa lata temu, jak wstawialiśmy relacje z karawaningowych targów w Poznaniu. To byliśmy u nich. Zobaczmy, jak Krzysiu urósł. No, Krzysiu, urósł od tamtego czasu. Cześć, co tam wcinasz? YouTuber. Tak, dobrze. Tak, to jesteś ty. Dobrze ci widać? Pomachaj. Jesteś w ostrości? Pomachaj do widzów. Powiedz hello. Hello. Mama się stresuje przed kamerą. Super. Tak. A wasz kamperek ciągle działa? Nasz ciągle działa i będzie działał bardzo długo jeszcze. A coś, mieliście chyba sobie jakiś namiot robić na dachu? Mieliśmy taki namiot terenowy, montowany na dach, ale na razie go zrzuciliśmy, bo auto stoi po prostu pod wiatą. Myślimy albo drugi większy van, albo będziemy przerabiać na podnoszony, bo jednak fajnie jest móc przejść z namiotu do wnętrza busta bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, bo jest to troszkę uciążliwe. Widzę, że tu jakieś zmiany są u was. Co tu macie nowego? Bałagan. Bałagan. To nic nowego. To nic nowego właśnie. Bałagan. Tak. Mamy niedźwiadka takiego fajnego, to jest taka lampka. Zobaczycie, tylko ona już. Świeci, ale już słabo, bo jest na bateryjki. Ona ma LEDy z tyłu, tak? Tak, jest LEDy i taki fajny klimacik wieczorem robi. Jeszcze jak jest tak całkiem ciemno. No i się trochę rozładowała, ale jest. A powiedzcie mi, jak wam się podróżuje z Krzysiem, który się robi coraz większy? Ekstremalnie. Ekstremalnie. Polecam i nie polecam. Ciekawa przygoda każdego dnia. To... I planujecie gdzieś jechać teraz? W najbliższym czasie? W najbliższym czasie... Nie umiem się zdecydować. Albo pojedziemy na północ Skandynawia ponownie, albo południe Włochy, Dolomity. Troszkę po górach się poszwędzać. A Krzysio pewnie w ciepełko by pojechał. On jest zimnolubny. A, nocy nie włączyliśmy webasto. A on kurczę ze śpiwora, bo mu za ciepło, nie? Dominika, tak, mi było zimno, a on nie. Ocuki się odkrywa, to jest właśnie... No nie wiem, po kim to ma, bo na pewno nie po nas. Może po dziadku. Może po dziadku, no dziadek zimnolubny. Miło, że mogliśmy gościć znowu u was, panie. Super. Nam również miło, fajnie. Krzysiu rośnie jak na drożdżach. Tak. Niech rośnie dalej. Pa, pa, także życzymy wam wspaniałych podróży i bawcie się dobrze. A my idziemy pukać do kolejnych vanów, ale nie wiem, czy jeszcze jakiekolwiek znajdziemy otwarte. O, hał, hał. Dzięki wielkie. Piąteczka. Dziękujemy. Do zobaczonka. Dzięki, hej. Przybij piątkę. O, super. Super.
Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili tutaj na targach. Daliście nam tyle energii i tyle takiego wsparcia. Dziękujemy, że też byliście na naszej prelekcji. No i co? No było to niesamowite doświadczenie. Bardzo dzięki wielkie za to. Jesteśmy wyczerpani, ale też naładowani taką pozytywną energią, także idziemy jeszcze teraz na małe spotkanko integracyjne. No, a z Wami widzimy się za tydzień. Tak, trzymajcie się cieplutko. Na razie, hej. Hej.